Witam was bardzo, bardzo serdecznie, Chory Lipki, jak zawsze, znaczy jak od ostatnich dwóch odcinków. Widzimy się w Paladinsach. Mamy aktualnie już trzecią turę u enemy, przepraszam, drugą turę wybierania u enemy. Była drobna kłótnia, bo cztery osoby praktycznie chciały grać tankami. Znaczy jeden zadeklarował się, że albo będzie grał supportem, albo tankiem. Ja powiedziałem, że chciałbym grać Ashką, bo gość nade mną, ten Cube Frog 69, zaproponował, że on zagra... zaproponował, chciał zagrać Fernando, co nie wydaje mi się, to jest zbyt odpowiednią opcją. Znowu będzie połączenie Torvald Ashka, tylko tym razem zagram na odwrót. Axeros... Ternos, przepraszam. Shalino, Shalin for me. To w ogóle było też genialne. No niestety Shalina wybrał... Nie. Nie. Proszę, niech to będzie żart. Nie chcę. Proszę, nie chcę. Nie. To nie jest fajne. Sobie to napisał, daje sobie rozumieć, o co chodzi. Jeżeli chodzi o enemy, no to Shalin i Eevee, no jeżeli Torvald będzie wyciszał Eevee, to bez problemu ją zabijemy. W sensie, w momencie kiedy ona włączy lodowy blok, powinien móc ją chyba wyciszyć. No właśnie, właśnie też tak pomyślałem, bo tej kiedyś, ona w ogóle nigdy nie jest najlepszym wyborem. Proszę. Znaczy nie, no może ewentualnie Tartak, ale i tak wolę jeszcze mówiąc Strix, a w ogóle w końcu nim zagrałem, w sensie, tak a propos. W końcu zagrałem Strixem po dłuższym czasie i powiem wam szczerze, że postać jak postać, no dla mnie to jest prawie to samo co Kidesa, tylko troszkę bardziej bardziej takie na oba dystanse, powiedzmy. Kidesa raczej przede wszystkim na daleki dystans plus miny gdzieś tam wokół siebie albo na punkt wrzucić i to jest wszystko. Jeżeli chodzi o poziom, to jak widać tutaj troszeczkę mam jednak gorzej, jeżeli chodzi o rangi. Natomiast co miałem powiedzieć, Strix to pech postać, tak szczerze. Nie czuję do niej żadnego jakiegoś tam, wiecie, przyciągania czy czegokolwiek. Może i ma damage, ale to jest tak naprawdę wszystko, jak tam. If any of you fuckers have anything to say. Kocham po prostu, kocham Ashkę. Przepraszam najmocniej. Naprawdę gardło nadal odmawia mi posłuszeństwa. Wybaczcie, to nagrywam tego samego dnia cały czas. Ale to dlatego, bo chcę mieć kilka materiałów na zapas, żeby móc się troszkę kurować z tej choroby mojej. Ja tutaj patrzę na moich towarzyszy, jak się tutaj ustawią. Ja szczerze mówiąc, no nie widzę sensu kupowania Wreckera. To jest najgłupsze, co można zrobić tutaj. Ja nie bym kupił Kauta albo dopalacz. Ewentualnie Kronos, ale Kronos chyba nie ma sensu. Na razie Kaut. Na razie pójdę w Kauta, spokojnie. Kupuję Valdorze, okej. No to nie kupuję. Bo nie ma problemu. Myślę, że przeciwko kamiennemu strażnikowi Inary i jej ścianie może się to bardzo mocno, może nie bardzo mocno, ale bardzo, będzie to bardzo przydatne. Głupie wieżyczki. Tam głupie przeładowałem. Przede wszystkim ja i zjebałem w ten sposób, ale... Inessa bardzo szybko padła. No to było w sumie do przewidzenia, tak jak powiedział ktoś, że to mimo wszystko to jest Eevee, tak? Tym tutaj nie wygramy za bardzo. Znowu ta... Pieprzona... Eevee, jak powiedziałem przed chwilą już. Tak. Cholera i w dupę. Chyba tam jest Ink, mam cię. Pięknie, poszła. Fuck. W sensie... Przepraszam, naprawdę, nie mogę chyba za głośno gadać i krzyczeć. Ale no, Jezus Maria, ta Eevee to mnie po prostu wkurza tutaj niesamowicie. Trzeba ją zabić, no. Trzeba. To nie będzie o to płakała Kinesa, tylko ja. Zaraz. Nie
Fuck! O nie, przeładowanie najgorzej! Ślepy jestem! Nie widzę co robię ewidentnie. Czy oni widzieli Kauta? No, na razie tylko jedna osoba. Na razie się do tego w takim razie nie przywiązuję jakoś bardzo. I będę zbierał na Kauta cały czas. Ja, znaczy na swojego, tak? A udało się tutaj coś zrobić. Coś nie coś? Leciała Inara? Udało się, chyba wypadła. Albo i nie, lol? Prawda? Dobra. A teraz wypadnie na 100%. Już. To nawiązanie w tekście Aszki. O ja, to było takie piękne. Uwielbiam, kocham nawiązania po prostu w grach. Ja dostałem. Prawie w ogóle ściągnąłem kida, w sensie prawie troszkę zmarnowałem to, co zrobiła, to próbowała zrobić tak naprawdę Inessa. Bo jej zależało na tym, żeby... Fuck! Niedobrze. Najgorzej. Jeden. Nie da rady. Tak myślałem właśnie, że serio sobie nie da rady mimo wszystko. Nawet z moją pomocą. Nie miałem na tyle siły, żeby zabić Shalina. W każdym razie to I Love Rock'n'Roll po prostu było czymś pięknym. Kocham to nawiązanie już. Już je uwielbiam. Moje gardło. Useless. Ciekawe tylko kto, pewnie ja. Nie, Kineso. Wow. Wow. Po prostu wow. Wiem, że to ja będę useless bardziej. Tutaj mam, tym bardziej, że mam 4-4 po pierwszej rundzie. I absolutnie do dupy spieprzyłem początek rundy. Naprawdę, ja wiem, jestem świadom tego, że go zjebałem. Normalnie, ma tylko 2%? On użył ulta? Kiedy? Dobra, może nie zauważyłem, okej? Okay? Wybaczcie, jeżeli tak się stało. Dobra, myślę, że to Kinesa napisała i chciałem już krzyczeć, że ona była last pickiem i... Versus Eevee and Shalin hard to play type. Ja, że to też prawda, gdyby to... Nawet nie patrzę na to, że to nie ona płakała. I tak, kurde, no, ona była last pickiem, no, do cholery jasnej. Okej, okay, pięknie. Tam się gdzieś już rzucił ult od series. A po co ona tam poszła? No bez sensu moim zdaniem. Ona, proszę, gdzie ta Eevee? A tam, okej. Okay. A porobili to? Patrzcie, udało nam się jednak. O, Nessa idzie. Nessa. Mieli prawie jak jakieś takie dziwne imię. Okej, okay, udało się ją ściągnąć. Konia, zanim dobiegła. Tu. I love broken roll. Aj, miałem nadzieję, że to będzie ta ink. Nie zdążyłem niestety, znaczy nie zdążyłem. Wyszłem to delikatnie. No to nie miałem jak pomóc tej Lianie, ja zrobiłem co mogłem, naprawdę. To było szczerze wszystko, co mogłem zrobić. Ja nie mam prawie damage'a, to jest prawda. Ale ja przede wszystkim bazuję na wypychaniu. Aj! A mi się nie fajnie odbiło od tej głupiej ściany. Widzę, że Ink cały czas na pierwszym levelu scoutem siedzi. Dupy. Czy się moi pchają, a ja znowu misuję szarże, tak jedną za drugą. To jest wkurzające w tym wszystkim najbardziej. Okej, leży. Aż Shalin tam jeszcze. Ty do nas strzela, przydałoby się go wyrzucić. Wiem? Nie wyrzuciłem pewnie. Niestety nie. O, udało się ją zabić, lol. Tego bym się akurat nie spodziewał. Ktoś kupił tego buldożera? Nie, ostatecznie nikt. To jest jedna tylko osoba wreckera. Wiesz, zakładam, że to po prostu potarcze tego. Berika. No i tutaj padłem. Mogliby to Inara zabić, bo widziałem, że ona tam nie miała zbyt dużo HP. Też mi nie brakuje jakoś specjalnie dużo kredytów. Do Kauta na trzecim, więc spokojnie pójdę w ten item. Widzę Torvald to samo, idzie Kaut 100% praktycznie u nich, więc no powiedzmy sobie, że Ink jest praktycznie już useless u nich. Oprócz oczywiście stawiania swoich kochanych
kochanych myśl iluzji. Przez chwilę miałem w głowie słowo statuetka, ale to wiecie, że to nie to. Okej, spokojnie, powinniśmy się zregrupować moim zdaniem. Wow. Będą potrzebne było regroup. O, nie. Let's fight. O, cholera, i walę iluzję. No niestety, nie uda się. Nic, 2-2, moim zdaniem tak dobrze, bo... Nie, przepraszam, 3-1, ojejku. Nie 2-2, 3-1, ale jest przejęcie. Nawet całkiem nieźle ich żeśmy wypchnęli. Trochę może głupio zużyty ult z mojej strony. Ja bym powiedział, że bardzo. Oni chyba oszczędzali te swoje ulty, z tego co zauważyłem. Więc możemy mieć problem. Na pewno ma ulta Inara, na pewno mam ulta Beric. Jeżeli chodzi o Shalina, nie jestem pewien, raczej nie. Eevee zużyła go w miarę wcześnie, ale możliwe, że już sobie go naładowała. No i prawdopodobnie go będzie miała zaraz, ale no to jest leczenie, tak? Więc aż tak bardzo mnie to nie boli, tym bardziej, że no. Aktualnie u nas scouty to po prostu jest temat przewodni. Nobody tango with five. No a po co nam revive? Oh fuck, zjebałem. Ups, zjebałem bardzo. Po szarże. Właśnie, mówiłem, że on wyrzuci swojego ulta. Ale tak, będę martwy. To było pewne. Proszę, żeby Torvald żył. Chyba nie zjebałem tego aż tak bardzo. Widzę Kinesę. Dobra, Torvald żyje. Znaczy żył przynajmniej w momencie, kiedy ja padłem. I już się bałem, że wiecie, że zjebałem to tak, że nie dość, że dałem zabić Torvalda, to jeszcze dałem się siebie sam znaczy siebie zabić, tak? A poleciał. Wygraliśmy. Jak nic, to jest przegrane w tym momencie. Jestem pewien. 99 i myk, koniec. Bardzo szybki mecz, w sensie... Druga runda była bardzo ładna z mojej, znaczy z mojej perspektywy, z naszej strony, ze strony mojego teamu. Bardzo fajnie, żeśmy to rozegrali. Natomiast, no, trzecia runda, no i to już było gówno, powiedzmy. Pierwsza to w ogóle nam poszła tragicznie, absolutnie. Nie chcę komentować. O! Ale jej się ta Eevee rzuciła, to akurat było śmieszne. W sensie, zastanawiam się, czemu to będzie zagranie meczu, no ale widzicie. Dobra, wyniki. Przepraszam za to, co powiem. Ale oprócz Ian, nikt z nas nie robi damage, a ja w ogóle zrobiłem bardzo mało ochrony. To wszyscy zrobili bardzo mało ochrony, a to dlatego, no myślę, że tutaj u Inary jest to kwestia tego, że Murek się chyba nie wliczy do tego, z tego co widzę. Jeżeli chodzi o leczenie, to jest porównywalnie. Chociaż no Ink miała dużo ciężej mimo wszystko. Miała 3 kauty na sobie przynajmniej. Non stop. Natomiast jeśli chodzi o resztę, no to... Dobra, statystyki moje są całe, zdecydowanie, w sensie tutaj. Zgody zabójstwa i tak dalej. Natomiast to cała reszta była w porządku. Ta ochrona trochę słabo, nawet tylko dlatego, że mam po prostu słabą tarczę w miarę. I szczerze, nie chcę wyzywać, ale rzeczywiście ta Kinesa jednak nie była aż tak bardzo potrzebna nam. Leon przynajmniej w ogóle tej cokolwiek robiła, bo damage miała na granicy właśnie tej Berica, który mimo wszystko całkiem sporo robił. U nich też zresztą jakiegoś szału nie ma, jeżeli chodzi o damage. Bo jest on porównywalny praktycznie do naszego. Eevee ma w ogóle bardzo mały damage. Mimo wszystko, mimo że tak na początku nas cisnęła, tak ostatecznie wygląda na to, że była najsłabsza, jakby nie spojrzeć pod tym względem w swoim teamie. No nic, moi drodzy, przegrana przegraną, straciliśmy 11 punktów, tak więc mam nadzieję, że wam się podobało, że obejrzycie kolejny odcinek z Paddy, ja się z wami żegnam, do zobaczenia i na razie.